Siemanko, fajna akcja. Jestem w Triumfie, w salonie. I zaraz, znaczy już mam. Proszę bardzo, co mam? Street Triple RS. I co najciekawsze? Z przebiegiem 0000. Dziewiczy rejs. Nie, żebym się jakoś mega cieszył, bo nowe opony i w ogóle strach. Ale jednak, no, rozdziewiczam RS-a nowego. Także zaraz go wam pokażę i się kawałeczek przejadę i kilka słów powiem, jak tą czuję. Czekam, aż się wyświetli ten total przebieg. Total przebieg. On się wyświetlił na początku, nie? Tutaj mamy style. O, to się pozmieniało. Inaczej to wygląda niż w poprzednim modelu. Kilometr 300 ma przejechane. No. Miło. Dobra. Dziewiczy rejs z Triumfem. Jadę go zatankować, bo echo niestety w zbiorniku, więc muszę tak bardzo delikatnie jechać, bo mam tu jakieś 3 km do stacji, no ale chyba dojadę. Tutaj ze zmian, które rzucają się od razu w oczy, no wiadomo, jest ta nowa lampa. To za chwilę gdzieś stanę, to pokażę, jak to wygląda. Także nowa lampa jest, ona zupełnie zmienia jak gdyby przód. Może zupełnie to za mocne słowo, ale tak bardziej agresywnie wygląda ten motocykl z tą lampą. To na pewno od razu się rzuca w oczy. Malowania to są delikatnie zmodyfikowane, bo tutaj doszły takie wstawki fluo, więc troszeczkę inaczej ten motocykl wygląda. Można go odróżnić od wersji właśnie z poprzednich lat. Już widzę, że kształt lusterek się zmienił. Teraz są bardziej kanciate, wcześniej były takie obłe. Lusterka w tej wersji. Zawieszenie no, nie jest komfortowe, no ale tutaj no, nie można się spodziewać po RS-ce, że będzie komfortowe zawieszenie, bo przecież to jest praktycznie motocykl przygotowany do jazdy po torze z tym zawieszeniem i z tymi dodatkami i z tą charakterystyką silnika, która jest akurat inna. No teraz to się w ogóle bardzo pozmieniało w Triumfie, bo nie wiem, czy się orientujecie, ale wcześniej hierarchia w modelach wyglądała tak, tych mniejszych 765, że była wersja S, taka najtańsza, ze standardowymi analogowymi zegarami, tą częścią z obrotomierz jest analogowy, a reszta elektroniczna, ale taka standardowa, dwukolorowa. To była wersja S. Ona miała niższy zadupek, troszeczkę no, takie budżetowe zawieszenie bez regulacji z przodu, tylko regulacja była, nie, tylko chyba napięcie SMD sprężyny jest z tyłu w S-ce. To była taka wersja budżetowa, której w tej chwili już w tej postaci nie ma. To zaraz dokończę, tylko to zatankuję, także zaraz przejdę do omówienia tych pozostałych modeli. Dobra, zatankowany. Mówiłem o tej S-ce, która już w tej formie nie występuje. Teraz nowa S-ka to jest tak naprawdę motocykl na kategorię A2 o mniejszej pojemności, czyli ma 675 pojemności. A nie 765 jak wcześniej. Tak naprawdę dotychczasowa S-ka stała się teraz R-ką, ponieważ dotychczasowa R-ka miała też takie zegary TFT jak ten, a teraz R-ka ma takie zwykłe analogi. Ma trochę lepsze zawieszenie, trochę lepsze hamulce, te nowe lampy. Ale prawda jest taka, że stara S-ka stała się teraz nową R-ką, trochę lepiej ubraną. I RS-ka jest nadal RS-ką, czyli taką najbogatszą wersją. No i uważam, że to ma teraz sens, bo wcześniej to takie było, no nie opłacało się tak naprawdę do końca kupić RS-kę, jak można było po prostu doposażyć R-kę w quickshifter i w zasadzie miało się to samo, bo tam różnic w zawieszeniu to ja tak szczerze mówiąc nie czułem. Jadę teraz tą RS-ką, wiadomo, nie będę go tu dusił, bo to pierwsze kilometry. Używam quickshifter. Quickshifter znam lepsze w działaniu jak ten,
to jest takie, może musiałbym go wyżej kręcić, wtedy będzie się te biegi lepiej zmieniały. Także na razie tu on ma chyba też downshifter, teraz sprawdzę. No i o prowadzeniu tego motocykla to można mówić wiele. No, ten motocykl się po prostu prowadzi genialnie. No. On jest stworzony do takiej dynamicznej jazdy, ale mi się skurwelson rozbił na szybie, kurde, na lewe oko nic nie widzę teraz. On jest stworzony do takiej dynamicznej jazdy po zakrętach, do takiego przyspieszania, wyjścia z zakrętu, to jest jego żywioł, tego motocykla. Natomiast no, nie ma jakichś takich funkcji za bardzo turystycznych, czyli da się tym jechać, powiedzmy tam z przerwami te 500 km, czy nawet 600, ale no to już wtedy się naprawdę kolana tego nie wybaczą. Natomiast do takich przejażdżek z kumplami, kilkaset kilometrów, to spoko. Oczywiście z przyzwyczajenia zmieniam biegi z przegazówką, sam robię. O kurde, ale ekologia jedzie przede mną. No, trochę jestem zawiedziony tym quickshifterem, ponieważ kurde, nie jest to takie... O, ślepo tutaj jest ta ulica, widzę. Nie jest to takie gładkie jak w motocyklach, którymi do tej pory jeździłem, co jestem zdziwiony, bo wydawało mi się, że poprzedni RS, którym jeździłem, to tak gładziutko te biegi wchodziły, a tutaj jednak takie szarpnięcie pozostaje. No okej, no to nie jest może jakiś problem, może dlatego, że jadę po prostu za wolno, zbyt niskie obroty. Mam wrażenie, że dźwięk jest jakiś taki bardziej chrapliwy, może się mylę, ale na pewno w porównaniu z S-ką, którą jeżdżę, która ma przebieg dużo większy już, bo ma tam 30 tysięcy, to tu jak na nowy motocykl, to ten chodzi, kurde, głośniej i tak przyjemniej z tego tumika. Chyba, że ja nie widzę, że ja mam tutaj jakiś akcesoryjny. Może ja mam jakąś akcesoryjną końcówkę, a kurde, nie zauważyłem. Zaraz jak się gdzieś zatrzymam, to sprawdzę. Co jest? PCT? No i idzie. Ciemka. Nóżką pozdrowiłem, mam nadzieję, że kolega wie, o co kaman. No, jak się jedzie szybciej, to jak są większe obciążenia na silniku, to jednak ten quickshifter działa lepiej. Całkiem niedawno jeździłem elektrycznym Harleyem, o którym mówiłem oczywiście, że to nie jest nic złego, to jest przyjemnie się tym jechało, bardzo fajnie przyspiesza. Ale naprawdę no, nic nie zastąpi spalinowego silnika, tego dźwięku, tego co tu się dzieje między nogami. Więc nie wyobrażam sobie nie mieć standardowego spalinowego silnika i tylko poruszać się elektrykiem. Jako kolejny motocykl owszem. Natomiast no, to co daje taki motocykl jak ten, to nie jest w stanie żaden inny dać. A tutaj nie dość, że jest przyjemnie. Ja lubię takie... No, dla wielu niekomfortowe zawieszenia, to znaczy tutaj jest bardzo sztywno na tym motocyklu. Ale te drobne nierówności wybiera całkiem komfortowo. Czuć po prostu, że jedzie się tak, że tutaj tego zakresu, tego skoku zawieszenia nie ma zbyt dużego. No, ale to nie do tego służy ten motocykl. Dobra, jak tam z tym downshifterem? No, tak samo zmieniam bez sprzęgła biegi, więc powiedzmy, że downshifter to jest taka rzecz, ale w sumie to ja jeszcze nawet nie wiem, na jakiej ja mapie jadę. Muszę się zatrzymać i się tu trochę pobawić, bo szczerze mówiąc to wsiadłem i pojechałem pierwsze co to na stację, więc na razie priorytetem było zatankowanie. Dobra, i co ja tu mam? Tu ja coś zacząłem kombinować. Zrobimy auto. O, dobra, teraz jest lepiej z zegarami.
mam mapę road. Czyli żeby zmienić mapę road, to musiałbym pewnie którymś tu z tych... Nie, to nie jest to. To jest chyba to. Tak jest. I teraz lecimy joystickiem. A nie. Źle to zrobiłem. Styli już nie chcę. Temperatura ok. Dobra. I teraz joystickiem rain, nie? Sport. I jest sport. Dobra. Mapę sobie zmieniłem. Kamerkę przetrzemy. Mam zasięg na 105 km. Zatankowałem 7 litrów. 6 litrów. Nie, 6 chyba i pół. Tak po prostu, żeby było. Inaczej działa, już czuję, że inaczej działa przepustnica, w sensie ten potencjometr tu jest jakoś tak troszeczkę inaczej skonfigurowany, bo da się płynniej ruszać, a ten motocykl, pewnie właściciele Triumfa przyznają mi rację, że on dość łatwo jest się go w stanie zamulić przy ruszaniu, to znaczy, że potrafi zgasnąć. Co się nie zdarza w innych silnikach. Tutaj praktycznie na każdym Triumfie, którym jeździłem, zdarzało mi się, że po prostu za szybko sprzęgło, albo on taki łapie jakiś taki dołek i gaśnie. Natomiast ten jest inaczej, ma tutaj skonfigurowaną tą przepustnicę. Co tu się kuźwa dzieje? Ten potencjometr wire-by-wire. I powiem szczerze, że jest dużo łatwiej się tym motocyklem z tych najniższych obrotów w ogóle rusza. Osoby, które nie jeździły Triumfami tymi nowymi, no pewnie się śmiejecie teraz, że jak, kurde, gaśnie przy ruszaniu. No ma coś takiego, że dosłownie tak się czknie i zgaśnie. Nie wiem, o co chodzi, ale to nie jest przypadek, bo to się dzieje praktycznie i w Tigerze, i w Streetie SC, i w Streetie RC, w którym jeździłem, także takie rzeczy się działy. A tutaj ta reakcja na gaz jest troszeczkę inna. Już tyle razy jeździłem Triumfami, tyle razy o nich opowiadałem, że tu w zasadzie nie za bardzo mam czym się pochwalić i o czym opowiedzieć, bo nic mnie tu nie zaskakuje. No jest, ten motocykl jest po prostu nowy, pachnący, piękny, idealny. Jeżeli ktoś tym motocyklem nie jeździł nigdy, to może teraz uznać, że tak jakoś mało przeżywam tą sytuację. Ale powiem wam, że jak się pierwszy raz ktoś przejedzie tym motocyklem, jeżdżąc wcześniej na Nakedach, na jakimś popularnym Nakedzie, nie wiem, wsiadłby z Bandita na to, to powiem szczerze, że kopara by mu opadła. I to nie chodzi mi o to, że Bandit, nie wiem, nie jedzie, że nie... Nie, nie, Bandit naprawdę to jest konstrukcja ponadczasowa i o tym motocyklu po prostu już w tej chwili nie wolno źle mówić. To jest naprawdę doskonały motocykl na tamte czasy i całkiem niezły na dzisiejsze, jeżeli ktoś szuka budżetowego, mocnego, pewnego motocykla, który będzie mu zawaryjny. To jest właśnie coś, to jest Bandit. Natomiast myślę o kwestiach związanych z łatwością prowadzenia, z tą przyjemnością jazdy na tym motocyklu, że tu jest wszystko takie, kurde, takie pod rajdera, może wysoka osoba ewentualnie może tutaj nie być zadowolona, bo tutaj kolega Poryty na przykład, czy Kazik, no to oni raczej swoim wzrostem to tak nie średnio pasują na ten motocykl, natomiast bardziej im pasuje Speed Triple, ale no nie można zarzucić temu motocyklowi, że ma tu jakieś braki, bo naprawdę jak go się wyżej przekręci, to objedzie na światłach większość motocykli. Może nie tam Diavela i tego typu wymiataczy, czy tam Roketa, który ma 2,7 do setki i szerokiego kapcia i tam jest zupełnie inna trakcja. Tylko właśnie motocykle i sportowe, i jakieś Naked. Teraz tak sobie gadam do siebie, patrząc na tą rejestrację w tym samochodzie, pomyślałem o tym, że ja jadę nowym motocyklem, który miał pewnie wpiętą tabliczkę, tylko tak, o,
żeby zaraz się nie okazało, że ja tablicę zgubię. Tak, mam takie schizy, więc sorry, muszę to sprawdzić, czy ta tablica jest na tyle przypięta, że jej zaraz nie zgubię. Kurde, ale fajnie jedzie. Trochę się przez tę przerwę, przez tą przerwę związaną z koronawirusem to jakoś tak człowiek trochę odpuścił. Tam czas zdarzało mi się jeździć, ale no nie jakoś dla przyjemności. Parę razy siedziałem na motocyklu, natomiast teraz ten okres spowodował, że jednak i to, że jeździłem różnymi motocyklami wtedy, a nie swoim, że trochę się odzwyczaiłem od tej przyjemności, jaką daje, i frajdy, jaką daje motocykl i przyspieszenie. Ten motocykl jest na dotarciu, tak jak wspomniałem, więc ja go nie będę tutaj w żaden sposób jakoś męczył na wyższych biegach. Natomiast czuć po prostu potencjał w tym motocyklu, jak on fajnie przyspiesza i jaką ma fajną górę. Nawet jak tutaj ja niewiele kręcę go, to naprawdę czuć, że on robi to z przyjemnością i czeka, kiedy mu się tutaj depnie. Co bym tu zmienił? Na pewno bym sobie inaczej dźwignię ustawił, na pewno bym sobie klamki trochę obniżył. I powiem szczerze, że dołożyłbym tylko grzane manetki do tego motocykla i to by był koniec modyfikacji. Końcówkę, oczywiście gdybym kupił go z końcówką, to bardzo bym chciał mieć, bo to jednak nic mi się w głowie nie poprzestawiało, aż tak, no. Nie lubię takich sytuacji, wolę się tu pokazać. Ale ten motocykl na tyle fajnie brzmi, jadąc na nim, to na tyle fajne efekty dźwiękowe są, że naprawdę nie brakuje mi tutaj tumika akcesoryjnego. W dziewiątce i w Tigerze, na przykład tym poprzednim, nie 900, to na tych oryginalnych tumikach to tak jednak jest mimo wszystko dziwnie. No jeszcze w dziewiątce to tak źle nie ma, ale w Tigerze na przykład tragedia na oryginale. A na akcesoriach to się robi piekło, szczególnie w dziewiątce. A tutaj znam ten motocykl też, kolega Marcin też ma RS-a na Arrow albo Akrapowicz on tam ma, z którym w Alpy się wybrałem niedawno, to szczerze mówiąc to nawet nie słychać za bardzo, że tam jest jakiś akcesoryjny tumik. No i co my mamy z tym tumikiem? Miałem sprawdzić. Tumik chyba jest po prostu taki ładny, ale to nie jest akcesoryjny, tylko to jest oryginał. No nie ma tutaj żadnego loga typu Akrapowicz ani Arrow. Diablo Super Corsa oponka. No, rejestracja na szczęście jest na swoim miejscu. Teraz go widać w pełnej krasie w słoneczku. No i to są te nowe lampy. Troszeczkę inaczej to wygląda, ten większy wlot powietrza tutaj. Nie było takiego dużego. No i delikatne różnice w plastikach, czyli ten plastik tu jest trochę inny. Z tego co widzę, osłony na chłodnicy, pług pod silnikiem, dupka jest inna, inna lampa, także jest parę różnic. Tutaj jeżeli chodzi o kwestie ustawień, no to wszystko wiem, no, można mapy konfigurować, jest mapa tutaj w tym RS-ie, taka, o którą można samemu sobie właśnie pod swoje preferencje ułożyć, także no wszystkie te elektroniczne ciekawostki, które są dostępne na rynku, ten motocykl ma, więc tu za dużo czasu, żeby to opowiadać. No jest naprawdę fajna zabaweczka, pachnie nówką, to przebieg taki symboliczny, że no, inaczej być nie może. No dobra, szkoda czasu, jeszcze widzicie, te wszystkie nalepki są, nawet na lusterkach. Także to wszystko pachnie nowością. Okej, jadę dalej. Fazerek z włączonym kierunkiem. Siema fazer. Ale ciągnie, kurde. Zapieprza ten motocykl, naprawdę zapieprza. No mógłbym
go mieć, mógłbym go mieć. Bardzo żywo reaguje na tej mapie sport. Manetka gazu, bardzo, bardzo żywo, naprawdę, kurde, dotknięcie manety to jest od razu reakcja. Dużo triumfów jest w Poznaniu, tak jakbym miał tak obiektywnie spojrzeć, to naprawdę triumf, salon poznański robi super robotę. Przed chwilą miałem speed trip planowego, teraz miałem Tigera. Jak nie nagrywałem, to minąłem 3 triumfy. Naprawdę, no, chyba zagłębie triumfów jest w Poznaniu. I zresztą słusznie, bo to naprawdę świetny motocykl. No dobra, podsumowując, jednym zdaniem, było zajebiście. Jeszcze go wezmę pewnie, jak oczywiście salon pozwoli. Na jakąś trochę dłuższą przejażdżkę, ale to nie teraz. Także ciao ragazza.